Bunt w Sosnowieckiej Radzie Miasta. Wszystko wskazuje na to, że na kilka miesięcy przed wyborami ugrupowanie prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego straci większość. Z secesji z koła Koalicji Obywatelskiej Wspólnie dla Sosnowca dokonała trójka radnych. Jak poinformowali radni, decyzja o utworzeniu własnego koła podyktowana została zachowaniem prezydenta Sosnowca, który utracił ich zaufanie. Dlaczego? Na to pytanie próbowała znaleźć dziś odpowiedź Fatima Orlińska. To jeszcze nie rozwód, ale na pewno separacja z jasnym wskazaniem winy. Dowiedzieliśmy się głównie od państwa, czyli z mediów, informację o tym, że z ramienia naszej listy ma startować prezydent miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński, mimo że nigdy od nas nie otrzymał takiej propozycji i nigdy od nas nie był rekomendowany jako nasz kandydat. Stąd też czuliśmy przynajmniej zdziwienie, że osoba, z którą współpracujemy na co dzień w samorządzie, osoba, której w większości spraw popieramy i której wspieramy w zarządzaniu naszym miastem, podejmuje takie decyzje gdzieś za naszymi plecami, nie informując nas o tym. Oskarżenia poważne, tym bardziej, że rzuca je jedynka Sosnowieckiej Listy do Sejmu. Nic o nas bez nas. To nie pierwsza taka deklaracja kandydata wnuka. Aby decyzje, które są blisko mieszkańców, od których zależy ich codzienne życie, były decydowane na niższych szczeblach administracyjnych, a nie wszystkie w Warszawie. Koalicja Obywatelska Wspólnie dla Sosnowca miała do tej pory większość w postaci 15 radnych. Odejście trzech z nich przynajmniej formalnie oznacza, że ugrupowanie rządzące w Sosnowcu traci większość, bo radni ogłosili również, że tworzą swój klub Wspólnie dla Sosnowca Polska 2050. Będziemy podejmować decyzje zgodnie z naszym sumieniem, zgodnie z naszym programem i w zgodzie z mieszkańcami Sosnowca i konsultacji z mieszkańcami Sosnowca. Może dojść do takiej sytuacji, że będziemy mieć z prezydentem odmienne zdanie. Wtedy nie będziemy się czuć zobowiązani w żaden sposób do tego, żeby głosować tak, jak nas się o to prosi. Prezydent Arkadiusz Chęciński tej rozgrywki nie chce komentować. Nie zdecydował się na wypowiedź w tej sprawie przed naszą kamerą. Być może nie obawia się utraty realnej władzy w Radzie Miejskiej, bo choć secesja została ogłoszona, to priorytety do końca kadencji nie ulegają zmianie. Chcemy też wspierać rozwój budownictwa mieszkaniowego, indywidualnego, które stanowi według nas znaczącą i ważną alternatywę dla budownictwa deweloperskiego. I chcemy też aktywnie uczestniczyć, już od wielu lat też Łukasz chyba najbardziej uczestniczy w zagospodarowaniu terenów po byłej kopalni KWK Kazimierz Juliusz. Myślę, że to są takie nasze główne cele i plany na przyszłość. A przyszłość też jest taka, że prezydent Sosnowca na listach wyborczych Polski 2050, a dalej trzeciej drogi się nie znalazł i tym samym nie będzie konkurencją dla nikogo w nadchodzących wyborach parlamentarnych.